Bułgaria. Wybuchł skandal wokół cen gazu. Szpiegują nas. Bułgarski operator gazu podnosi ceny i narzeka na szpiegostwo przemysłowe. Skandal wybuchł w Bułgarii wokół cen gazu ziemnego po kolejnej propozycji krajowego operatora Bułgarga z podniesienia od 1 stycznia 2022 rok. Ceny surowca o 14%. Miejscowi użytkownicy przemysłowi zarzucają Bułgargazowi bezprawny eksport zakupionego w Azerbejdżanie gazu, ten z kolei twierdzi, że stał się ofiarą szpiegostwa przemysłowego. W środę szef Bułgargazu i Pawłow poinformował, że zwrócił się do Państwowej Agencji Bezpieczeństwa Narodowego Kontrwywiadu w sprawie wycieku informacji poufnej. Jego zdaniem chodzi o opublikowane w mediach klauzule porozumienia podpisanego z Azerbejdżanem w 2013 rok dotyczącego importu 1 miliardów metrów sześciennych gazu ziemnego rocznie. Bułgargaz tłumaczy, że porozumienie nie może być zrealizowane w całości, ponieważ interkonektor z Grecją, którym gaz ma napływać do Bułgarii, nie jest gotowy. Jego budowa opóźnia się od ponad 2 lat. Część gazu trafia do Bułgarii okrężną drogą, wyjaśniał. Tymczasem Bułgarskie Stowarzyszenie Gazowe, zrzeszające przemysłowych użytkowników gazu, opublikowało stanowisko, w którym twierdzi, że zamiast importować istniejącymi urociągami azerski gaz, Bułgargaz eksportuje go, szkodząc interesom krajowych podmiotów. Mamy do czynienia z przestępczymi działaniami na szkodę interesu publicznego, o których powinna dowiedzieć się opinia publiczna, twierdzi stowarzyszenie. To właśnie w tym stanowisku stowarzyszenia, według dyrektora Bułgargazu, znalazły się poufne dane wyjęte z umowy z Azerbejdżanem. Zdaniem Pawłowa utajnione przez 9 lat zapisy ujrzały światło dzienne, ponieważ operator stał się ofiarą szpiegostwa przemysłowego. Pawłow utrzymuje, że otrzymał taki sygnał od międzynarodowej spółki zarządzającej złożami Szachdeniz II w Azerbejdżanie. Spółka grozi wstrzymaniem wszelkich dostaw obecnymi kanałami z powodu wycieku informacji. Stowarzyszenie gazowe twierdzi jednak, że poinformowało kontrwywiad o niezgodnym z umową eksportem kupowanego w Azerbejdżanie gazu znacznie wcześniej, niż zrobił to Gargaz. Na razie służby kontrwywiadu nie ustosunkowały się do sprawy. Eksperci w dziedzinie energetyki, krytykujący politykę bułgargazu, twierdzą też, że operator eksportuje wbrew regułom gaz ze zbiornika krajowego Ciren, w którym przechowywane są rezerwy krajowe błękitnego paliwa. Azerski gaz jest kilkakrotnie tańszy od rosyjskiego, który jest głównym źródłem tego surowca dla gospodarki bułgarskiej.